Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. Od kilku dni wyobraźnię, debatę publiczną rozpala jedno wydarzenie. Wydarzenie tym razem niezwykle pozytywne i chyba u większości budzących szczere lub mniej szczere, ale dobre emocje. Otwarcie kanału, otwarcie drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Nie musimy już pytać Rosji o zdanie, o zgodę na temat tego, czy można pływać po polskich wodach, czy nie można. Gospodarujemy na całym terytorium już od soboty, od niedzieli. Tak jak chcemy, a o tym wszystkim będę rozmawiał z jednym ze sprawców tego wydarzenia, a na pewno wykonawców, Markiem Grubarczykiem, wiceministrem infrastruktury, odpowiadającym za gospodarkę morską i wodną w Polsce. Witam serdecznie, panie ministrze. Dobry wieczór, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich państwa. Panie ministrze, no ja też byłem na otwarciu, tak jak tysiące naszych klubowiczów, tak jak bardzo wielu ważnych ludzi, którzy się pojawili, prezydenta, premiera, widzieliśmy tam Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera Błaszczaka, no wielu, wielu, wielu znaczących ludzi, posłów, senatorów, marszałków, którzy tam się pojawili. Nikt nie ma wątpliwości, że to jest jakiś taki moment, który na chwilę warto się zatrzymać, nawet na tym obrazie, na tych widokach, bo historia się zdarzyła w jakiś sposób symboliczny. I sam w sobie jest też dowodem pewnych przemian historycznych. No, o tym pisze cała światowa prasa, ku zdumieniu naszej opozycji nieszczęśliwej, bo pisze bardzo dobrze. Tak? Znaczy, chyba poza rosyjską prasą i rosyjskimi wypowiedziami nigdzie nie spotkałem głosu krytycznego na świecie, a sporo tekstów się pojawiło. I to w poważnych mediach. Panie ministrze, ale zacznijmy od tego, co budziło wątpliwości i budzi, co jest podnoszone. Jak to jest z zarabianiem na tym? Bo bez wątpienia w sferze symbolicznej to ta wojna jest wygrana, tak? Ale w sferze ekonomicznej, jak to jest z zarabianiem na tym przepływie, na tej drodze wodnej? Różnie jest to nazywane. Jeśli pan redaktor pozwoli, to w pierwszej kolejności gorąco i serdecznie podziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli. Przede wszystkim Gazecie Polskiej, klubom Gazety Polskiej, którzy tak licznie przybyli na tą uroczystość, zupełnie spontanicznie, czując właśnie potrzebę bycia razem. Oczywiście przeprosić wszystkich za pewne niedociągnięcia, ale w związku z tym, że to była wielka impreza, nie przypuszczaliśmy, że taka będzie frekwencja. W związku z tym i mogły nam się zdarzyć małe potknięcia, ale solennie obiecuję, że to wszystko wynagrodzimy. Także jeszcze raz serdecznie i gorąco dziękuję wszystkim klubom Gazety Polskiej, wszystkim państwu, którzy byliście na Mierzei. To, jak istotna jest to inwestycja, to świadczy fakt przede wszystkim już sprawdzony, czyli między innymi ci z państwa, którzy byli tam, zobaczyli, że to jest po prostu potężna inwestycja związana z ruchem dużych jednostek. Oczywiście on skrojone jest to na potrzeby przede wszystkim Elbląga i pozostałych portów. Nikt tam nie zakładał, że będą wpływać wielkie kontenerowce, takie jak wpływają do Gdańska, ale to jest port, który ma za zadanie właśnie wpływać, przede wszystkim wzmacniać Trójmiasto i być tym portem fiderowym, czyli dostarczającym towary do portu, gdzie będzie ładowany na duże jednostki. A z drugiej strony to przede wszystkim
transport w krótkiego zasięgu. Krótkiego zasięgu rozumiany po całej Europie, bo takich jednostek, które pływają właśnie po i wpływają do takich portów, a wpływają po Morzu Bałtyckim czy Morzu Północnym, Śródziemnym, jest tysiące. Do samego portu Gdańsk wpływa blisko 700 takich jednostek co roku. W związku z tym my tworzymy ogromną szansę na to, aby właśnie te jednostki mogły rozładowywać się i funkcjonować w oparciu... Właśnie, panie ministrze, to przez chwileczkę chciałem się zatrzymać, bo pan się na tym zna, ja się na tym nie znam. Jak pływałem jachtem, to raczej jako pasażer. Czy jak ktoś przepływa przez tą drogę wodną, to przez ten kanał, musi składać opłaty, czy nie musi? I czy jak dopływa do portu, to coś płaci, czy nie płaci? Jak to jest? Czy na tym się bezpośrednio zarabia? No to są dwie kwestie, bo przekroczenie śluzy nie jest płatne. Postanowiliśmy, aby było bezpłatne. Natomiast jeśli chodzi o port, to obowiązują takie same zasady jak w każdym innym porcie, a więc opłata portowa czy opłata tonażowa, która już jest ustalana przez poszczególny port. I to jest rozumiem, czyli zarabiamy na zwiększeniu ruchu i na tych opłatach, tak? To jest pierwszy zarobek, taki tak. Oczywisty. To jest w związku z tym, że porty generalnie są instytucjami non-profit, i mają przede wszystkim te środki, które pozyskują, inwestować w rozbudowę swojej infrastruktury, bo im większy port, im więcej jednostek, im więcej przeładowanych towarów, tym większy wpływ do portu. W związku z tym, jeśli port wyprowadza pieniądze, no, zarząd portu nie inwestuje w infrastrukturę, no to automatycznie jak gdyby odcina tą gałąź, na której siedzi. W związku z tym porty, przede wszystkim te, które znajdują się w Skarbie Państwa, one są portami, które nie mogą jak gdyby przynosić zysku, bo te zyski muszą być kierowane właśnie w rozwój infrastruktury. No ale płacą podatki, z tych podatków też są zyski dla Skarbu Państwa. I to jest element najistotniejszy. I dają pracę. Ponieważ właśnie wpływający towar jest clony w Polsce. W polskim urzędzie skarbowym płaci się wszelkiego rodzaju daniny z tego wynikające, tak jak na całym świecie. I w zeszłym roku to ta kwota wynosiła około 30 miliardów, które przyniosły porty należące do Skarbu Państwa. Więc Gdańsk, jest 30 miliardów z ceł, żebym dobrze zrozumiał. Tylko tak z ceł, jest. Tak? 30, nie licząc jeszcze oczywiście środków, które zarobiły poszczególne porty. I tak port Gdańsk zarobił blisko 200 milionów złotych, port Szczecin-Świnoujście blisko 170 milionów i Gdynia podobnie. I te środki automatycznie są przekazywane czy włączane w proces rozbudowy infrastruktury, bo potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, utrzymanie nabrzeży, rozbudowa i tak dalej są ogromne. W tym obszarze cały czas niewystarczające, jeśli chodzi właśnie o ilość pozyskanych pieniędzy. W związku z tym przede wszystkim nasza polityka portowa opiera się na tym, aby jak najwięcej towarów przeładować w porcie. A więc trzeba zmodernizować nabrzeża i zakupić odpowiednią suprastrukturę, a więc urządzenia, które pomagają w rozładunku portu. Poza tym, rozładunku towarów, poza tym łatwy dostęp do portu, czyli droga wodna od strony wody, od strony lądu, no to są te atuty, które podnoszą atrakcyjność danego portu. I tu jeśli skupimy się na Elblągu, to mamy na potrzeby tego portu zrealizowaną niezwykle ważną inwestycję. To jest przede wszystkim S7, która jest zamknięciem Via Carpatii w obszarze łączącym... Czyli można powiedzieć, że Via Carpatia biegnie od Elbląga, czy Elblągu, ale Elbląga chyba jest poprawniej mówić, aż do Grecji, tak? Gdzieś tam, no dokładnie. Gdzieś tam, czyli można powiedzieć, że droga wodna, ten przekop, rozpoczyna drogę do Grecji. Z Bałtyku
do Morza Jońskiego, tak? Jak się nie mylę. No, to jest absolutnie słuszne twierdzenie i to był nasz cel. Dlatego też decyzja o rozbudowie tego portu i słowa o tym, że może to być czwarty port Polski, jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ żaden port, który jest podobnej wielkości, a więc mamy Ustkę, Kołobrzeg czy Władysławowo, one są podobnymi portami, natomiast nie mają tak dobrze skomunikowanej drogi, przede wszystkim lądowej, a z drugiej strony mają właśnie zależności w postaci większego oddalenia od portu, od portów dużych, czyli Gdańska i Gdyni. Ten port jest idealny do tego, aby realizować właśnie czy też odliftunki, czyli rozładowywanie chociażby w morzu, czy przeładowywanie na nabrzeżach w Gdańsku na przykład i składować to w Elblągu. Więc w naturalny sposób ten port może się rozwijać i to jest jak gdyby główny element, który konkurencyjnie całkowicie wyłącza, jeśli mówimy tutaj, pomijając kwestię bezpieczeństwa, chociaż bezpieczeństwo jest tutaj kluczowe, bo tak jak to było powiedziane, brak możliwości wpłynięcia na zalew i jurysdykcja rosyjska to no była... Tak, no kto będzie czekał dwa tygodnie na zgodę i nie będzie pewny zgody, tak szczególnie jak ma towar, który może się zepsuć na przykład, no, tak? No właśnie. Albo którego cena spadnie, bo akurat na niego cena jest w danym momencie. Panie ministrze... I wydaje się, jeśli mógłbym dokończyć, i wydaje się, że właśnie to jest główny element Federacji Rosyjskiej, która chce zablokować, czy chciała zablokować rozwój Elbląga, bo to jest gotowy teren portowy, który może przyjąć ogromne ilości ładunków, a w ten sposób stworzyć bezpośrednią konkurencję. Widzimy teraz kluby Gazety Polskiej, które tutaj pozdrawiam jeszcze przed tym bardzo mocnym deszczem, który rzeczywiście spadł w momencie, no tak poświęcił, jak to powiedział jeden z biskupów, ten port, tą drogę wodną. Setki tysięcy klubowiczów, nawet z Norwegii, z Nowego Sącza, no z całej Polski przyjechały. Pozdrawiam tu wszystkich klubowiczów. A teraz wracamy do tego biznesu. Panie ministrze, no wiemy, że będzie można wsiąść na jacht i dopłynąć nawet na Mazury, jak się nie mylę, od Bałtyku. No myślę, że ta droga wodna będzie znacznie dłuższa, bo przecież zahaczamy o Wisłę, czyli pętlę żuławską, która jest fantastyczną atrakcją. A barka przepłynie na Wisłę tamtędy? No i tutaj jest problem, bo cała koncepcja, którą próbowano nas wcisnąć, a więc kwestię związaną ze Szkarpawą i uruchomieniem tamtej drogi wodnej jest niemożliwa do realizacji ze względu na ograniczenia i tutaj związane przede wszystkim z mostami, a z drugiej strony z właśnie warunkami ekologicznymi. Panie ministrze, żeby tak wszyscy zrozumieli, jak rozumiem, proponowano drogę wodną, która jest niemożliwa na Wisłę, a jest jakaś możliwa, tak? Jest możliwa oczywiście, ale ona jest niemożliwa dla większych jednostek. I cała gra... No ale na Wiśle nie ma większych jednostek. Ja przynajmniej nie widziałem lotniskowców na Wiśle ani transatlantyków. A nie, no oczywiście, to w ogóle nie ma możliwości, aby tamte jednostki mogły wpływać właśnie tamtą drogą wodną. Natomiast to tłumaczenie chociażby Donalda Tuska, które było realizowane, że przecież możemy drogami śródlądowymi, było po prostu ucieczką od budowy, chociaż wszyscy wiedzieli, że realizacja tej inwestycji w oparciu o tę drogę jest po prostu niemożliwa. Dzisiaj uwolnienie Zalewu Wiślanego stwarza ogromne możliwości. To jak ale to gdzie będzie można dopłynąć? Czy będzie można do Krakowa dopłynąć tamtędy? Oczywiście, że tak. Mniejszymi jednostkami. Pozdrawiam tutaj mój Kraków. Zamiast wracać samochodem, wsiadamy w żaglówkę i dopływamy. A czym jeszcze będzie można dopłynąć? Barką? Nie, barką już nie, ponieważ inwestycje, które są realizowane, zresztą Szkarpawa nie dopuszcza większych jednostek, aby mogły tam przechodzić, tym bardziej ograniczenia na Wiśle związane z niskim poziomem wody, no przynajmniej w tym roku całkowicie... Czyli turystycznie będzie można dopłynąć, nie handlowo, tylko natomiast turystycznie. Natomiast tak, turystycznie jesteśmy w stanie z Elbląga dopłynąć do Marsylii wręcz.
I to jest droga wodna, która w 100% jest drogą turystyczną, łączącą nas z całym systemem zewnętrznym poprzez właśnie czy Wisłę, czy Wartę, Noteć, Odrę, wchodząc w kanały niemieckie. Natomiast tutaj w tym obszarze jesteśmy w stanie się poruszać jednostkami przede wszystkim turystycznymi, natomiast transportu nie można jeszcze realizować. To transport handlowy jest możliwy, jak rozumiem, w obrębie Elbląga, ale też Fromborg podobno szykuje się na rozbudowę i inne. I tam jest kilkanaście portów podobno w okolicy, które mogą skorzystać. No tak, przecież Tolchmicko, Suchacz czy inne miejscowości, Fromborg, Nowa Pasłęka, ale my prowadzimy tam jako Urząd Morski bieżące prace i tam 30 milionów zostało wyasygnowane właśnie na modernizację portu we Fromborgu, tak, aby już przygotować go do inwestycji, no nie mówiąc oczywiście o kwestii utrzymaniowej, która dla nas była niezwykle ważna, aby ten port utrzymywał swoje zdolności. Trochę tak jak o tym rozmawiamy, to mam wrażenie, jakbyśmy pozyskali jakieś nowe tereny, tak? I teraz się zastanawiamy, jak je zagospodarować. Tak jakbyśmy tych terenów nie do końca mieli. No, były w Polsce, rozwijały się chociaż dużo gorzej niż reszta Polski. Jak rozumiem, zakłada pan teraz szybszy rozwój tych terenów. Znaczy generalnie to jest jedyny moment na to, aby rozwijać te tereny. Już nic nie stoi na przeszkodzie. Zresztą nasze plany są związane bezwzględnie przede wszystkim z wejściem do rzeki Elbląg, a więc w Suchaczu, i tam planujemy budowę nowych terminali zewnętrznych. Przede wszystkim pod kątem składowania materiałów sypkich, a tutaj chcielibyśmy skupić się przede wszystkim na węglu i tą operację zespolić razem z portem w Gdańsku, który już oczekuje na pojawienie się nowych terenów i przystąpienie do wspólnego działania właśnie w zakresie budowy i przygotowania obszarów składowych. Pozostały element to jest oczywiście sam port w Elblągu, który dzisiaj może już przyjmować jednostki na razie o mniejszym zanurzeniu, ale w związku z tym, że cały czas prowadzimy działania związane z inwestycją, czyli pogłębienie Zalewu Wiślanego, pogłębienie rzeki Elbląg, tak do tej samej głębokości, jaką posiada śluza. Za rok o tej porze wszystkich Państwa zapraszamy już na wejście dużych jednostek oceanicznych do Elbląga. Dużych, to znaczy jakich? To jest do 10 tysięcy BRT. To są jednostki 100-metrowe, 20 metrów szerokości. I BRT, to znaczy 10 tysięcy ton wyporności, to jest tak? Objętości. Tyle potrafi taka jednostka przywieźć. I to są w pełni oceaniczne jednostki, tak zwane kostery, których tysiące pływa po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, które właśnie realizują taką żeglugę krótkiego zasięgu. Natomiast i co tam można nawozić? Węgiel? Wszystko. Wszystko, panie redaktorze, ponieważ te jednostki są przystosowane do wożenia, wielofunkcyjne jednostki. Ja zwracam uwagę, że ten węgiel, którego nie importujemy z Rosji, a który szedł przez prywatne firmy, był właśnie przez port Elbląski, tylko oczywiście nie przez przekop, bo go nie było. Tylko od strony Rosji był wożony. Oczywiście on był wożony na barkach i zestawach barkowych. Myśmy przygotowali tak śluzę, że zestaw barkowy będzie mógł liczyć do 200 metrów długości, więc zakładamy, że około 6 tysięcy ton będzie można ładować na takie 6 do 8 tysięcy ton będzie można ładować na taką barkę i w ten sposób ona... Czyli 1000 takich barek i mamy tyle węgla, co trzeba. Gdyby wszystkie w Elblągu rozładowywać, no ale wiadomo, że nie będą wszystkie. Związane jest to oczywiście z terenami portowymi. Elbląg dzisiaj nie posiada jeszcze takich ilości powierzchni. Natomiast do tej pory, chociażby w związku z budową kanału żeglugowego, bodaj w zeszłym roku przeładował 2 miliony ton, radząc sobie z tymi terenami. Więc te tereny po prostu są przystosowane do tego, aby przeładowywać dzisiaj materiały przede wszystkim
sypki, ale nie tylko, bo i drobnice czy innego rodzaju. Mówimy o zbożu, tak? Bo... Na przykład zboże. Zboże oczywiście wymaga budowę odpowiednich stokarzy czy elewatorów w tym zakresie, natomiast różne inne. Ale ze zniszczonych portów ukraińskich nie będzie można tak bardzo skorzystać. Z jakiejś w tej chwili pod flagą ONZ-u korzysta się, ale zdaje się, że będzie dużo zboża, które trzeba będzie przewozić przez Polskę i one będą dopływały do portu. Jednym z tych portów może być port elbląski. To był nasz jeden z celów, ponieważ jest to port, który będzie portem konkurencyjnym w stosunku do dużych portów. I taki był nasz cel, że ci klienci, których nie stać na przeładowywanie się w dużych portach lub tych, ta masa ładunkowa jest znacznie mniejsza, no właśnie to jest ten port, który będzie dla nich przeznaczeniem i to jest to ten port fiderowy, czyli dostarczający towar do dużego portu, kumulujący mniejsze ilości ładunku i w ten sposób jak gdyby wypełniający wielkie jednostki, które będą wpływać, czy wpływają teraz do Gdańska lub Gdyni, natomiast nie mogą wpłynąć do Elbląga. Natomiast ci klienci będą mogli skorzystać właśnie z tytułu niższych opłat portowych, czy tonażowych, czy poprzez to, że śluza będzie udostępniona za. Panie ministrze, jednym z argumentów tych, którzy chcieli zablokować, no byli to głównie europosłowie Platformy Obywatelskiej i posłowie. Pamiętamy pana Trzaskowskiego, pamiętamy panią Różę Thun. Była kwestia ekologii. Szczególnie to, że się wymieszają wody słone ze słodkimi. Ja przyglądałem się mapie i miałem wrażenie, że w Cieśninie Pilaskiej ta śluza umownie naturalna jest tak jakieś 100 do 1000 razy większa. Nie jestem w stanie policzyć. I tam też się mieszają słone ze słodkimi i jakoś to ekologii nie przeszkadza. A tutaj jeszcze budowaliście śluzę, tak, żeby się nie mieszało. To jest główny cel zbudowania śluzy, tak, żeby no wody się nie... Bramownice, które służą właśnie do zamknięcia i niedopuszczania do mieszania się tej wody, są jak gdyby odpowiedzią na te wszystkie zarzuty, których nie stosuje się właśnie do Cieśniny Pilaskiej. Ale czy to nie przesadnie? No bo jeżeli tam się miesza woda, to kilkadziesiąt kilometrów dalej nie może się mieszać? To jakaś duża różnica? Dla nas było to rzeczą oczywistą, natomiast w związku z tym, że postanowiliśmy to zrealizować z najwyższymi obostrzeniami środowiskowymi, została zrealizowana ta śluza w postaci... Czyli to ekolodzy nam zafundowali ten dodatkowy miliard kosztów. Tak, natomiast oczywiście śluzy jeszcze pełnią inną rolę, przede wszystkim wyrównywania poziomów i ten poziom chociażby podczas uroczystości był zaburzony, bo na zalewie mieliśmy niższy poziom wody niż na Morzu Bałtyckim i to bezwzględnie pomaga przede wszystkim w śluzowaniu jednostek i pełni właśnie rolę tego dyfuzora, który pozwala na wyrównanie poziomów, więc jest to zabezpieczenie, które i tak musielibyśmy zastosować z tego tytułu. Natomiast argumenty związane z ekologią były rzeczą wtórną i dla nas było oczywistym, że to tylko i wyłącznie używane były w celu zablokowania tej inwestycji, podając właśnie nieprawdziwe informacje, ponieważ w Cieśninie Pilaskiej ta wymiana wody trwa... Bo to tak jakby ktoś nie patrzył na mapę. No przeszkadza mu coś, co jest słomką, a nie przeszkadza mu coś, co jest w przesłomce wielkim korytarzem. Tak? No, przecież to ta sama woda. To w ogóle jakaś sytuacja. I się wszyscy dali na to nabrać, bo tak naprawdę nawet nasza strona, w sensie tych, którzy byli zwolennikami tego, nie podnosiła takiego argumentu, tak? No, że to będzie śluza, tak się broniliśmy. A przecież ta woda się po prostu miesza. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że przede wszystkim nasza dyskusja odbywała się na poziomie Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja Europejska... A, to Komisja Europejska na ten miliard dodatkowy kosztowała. ...najwięcej problemów w tym zakresie i argumenty właśnie w postaci takich, że
to mieszanie się odbywa w sposób naturalny, no, tworzyło dodatkowy argument do dyskusji w postaci natura nie chciała, to nie zrobiła. Matka natura z siedzibą w Moskwie, jak mówi Paweł Piekarczyk. Ale panie ministrze, już tak zupełnie na koniec. Ja mam wrażenie, że ten lobbying, żeby nie dostać do budowy ciśnienia, to była wybitnie mocna akcja rosyjska. Pytanie tylko, dlaczego znalazła sojuszników w polskiej opozycji i w Komisji Europejskiej? Czy to nie jest rzecz dla kontrwywiadów, czy przynajmniej polskiego kontrwywiadu? Bo to jest jednak niebezpieczne, że oni byli bliscy zablokowania tak kluczowej inwestycji pod absurdalnymi hasłami, nie mającymi nic wspólnego ani z ekologią, ani z rzeczywistością. Czy proszę zwrócić uwagę, że my zaburzyliśmy w ten sposób trwający układ gospodarczy. Tak po stronie rosyjskiej, jak nie ma co ukrywać po stronie niemieckiej, ponieważ jeśli w Polsce rozwijają się porty, a w jednym z dokumentów oficjalnych komisja napisała, że portem, który ma obsługiwać Morze Bałtyckie, będzie Hamburg, i to zostało rozpropagowane jako oficjalny dokument unijny. Oczywiście w 2008 roku, przede wszystkim dotyczący transportu kontenerów. Więc na tej podstawie dzisiaj, budując DZ, czyli terminal kontenerowy, planując budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu i stwarzając możliwości uwalniania dodatkowych terenów w Gdańsku czy w Gdyni, no tworzymy ogromne możliwości pod kątem rozwoju polskich portów. Przypomnę tylko, że w przeciągu 6 lat przeładunki w portach polskich wzrosły blisko o 50 milionów ton przeładowanych towarów. Więc stworzyliśmy oczywiście tutaj zapotrzebowanie w postaci nowych aliansów. Ten towar przypłynął dodatkowy, ale on też zniknął z innych portów. I główne porty, no, też nie do końca tym znikną, bo handel morski rośnie, co to jest bardzo... Oczywiście, że tak, natomiast... Po prostu może o tyle mniej przybędzie, ale przecież tamte porty też ledwo dyszą w tej chwili. Też są obładowane węglem, bo jak wiemy, węgiel spalany w Niemczech nie zawiera CO2, tylko spalany w Polsce. A najmniej okazało się, że miał ten węgiel rosyjski CO2. On w ogóle nie miał CO2, bo tam na niego przecież nie było żadnych ograniczeń. Panie ministrze, musimy niestety kończyć. Rozmowa jest pasjonująca. Polska wraca, można powiedzieć, czwartym ramieniem czy czwartym portem na morze. Nie ma wielkich potęg bez potęgi morskiej. To się po prostu nigdzie w historii nie zdarzyło. I dobrze, że Polska wróciła do tego tematu na taką skalę. Bardzo dziękuję. Minister Marek Gróbarczyk był moim jeszcze raz serdecznie dziękuję za obecność wszystkich państwa na tej uroczystości, jak również pozdrawiam serdecznie kluby Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.